Cezary Krzysztopa, gorące pytania. Pytaniem, które poruszymy w trzeciej części, jest pytanie, w co gra Adam Bodnar? A moimi gośćmi są mecenas Beata Siemieniako, działaczka lokatorska i publicystka, redaktor Wojciech Biedroń w polityce i redaktor Andrzej Potocki w polityce. Dzień dobry. I w sieci. W sieci i w ogóle kupę innych mediów. Słuchajcie, w trzeciej części chciałbym, żebyśmy troszkę poplotkowali, natomiast przede wszystkim chciałbym oddać głos redaktorowi Biedroniowi, któremu przerwałem, a który chciałby opowiedzieć o pewnych działaniach Rzecznika Praw Obywatelskich. To rzeczywiście taka sprawa, którą ujawniliśmy w tym tygodniu w portalu. Okazało się, że były wnioski składane przez Rzecznika Praw Obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego, w którym on podnosił kwestię tego przymusu bezpośredniego, czyli właśnie działań różnych instytucji mundurowych, że tak powiem, wobec obywatela. I co ciekawe, w pewnym momencie, pod koniec ubiegłego roku, rzecznik wycofał te swoje wnioski, czyli czytaj te swoje wątpliwości wobec tych zapisów ustawowych, które w jakiś sposób bezpośredni przymus rozszerzały, czy on uważał, że ten bezpośredni przymus jest zbyt szeroki. I myśmy zaczęli dochodzić, dlaczego tak się stało. Efekt był taki, że Trybunał Konstytucyjny musiał umorzyć postępowanie dotyczące właśnie tych środków przymusu. No i okazało się, że pan Rzecznik Praw Obywatelskich zrobił to głównie dlatego, że w pewnym momencie uznał, że ten Trybunał cały konstytucyjny to on nie jest konstytucyjny i w ogóle został wybrany łącznie z przewodniczącą, są tam dublerzy i tak dalej. W związku z tym on ten wniosek wycofał. Pojawiły się wtedy złośliwe komentarze, czy one są prawdziwe, czy nie, to już pozostawię państwa ocenie. Którzy mówili, że Rzecznik Praw Obywatelskich celowo złożył ten wniosek po to, żeby potem pokazać, że on go wycofuje w związku z tym, że ten Trybunał jest taki niekonstytucyjny. Ja nie chcę tego oceniać, pozostawiam to bez własnego komentarza, natomiast rzeczywiście to było uderzające. Zresztą kilka innych wniosków było dokładnie w podobnym trybie wycofywanych później przez Rzecznika, który uznał, że albo mu się skład nie podobał, który wyznaczyła prezes Przyłębska, albo generalnie mu się cały ten Trybunał Konstytucyjny, on zresztą wielokrotnie to podkreślał, również używając określenia typu sędziowie dublerzy i tak dalej, co mnie mocno zdziwiło, tak? Natomiast tak jak mówię, no to była sytuacja o tyle uderzająca, że teraz pan rzecznik podnosi kwestię tego zatrzymanego w kajdankach zespolonych. No gdzieś mi się to rozmija, mi się ta koncepcja z jednej strony pokazywana na Twitterze, a z drugiej strony już w działaniu. Ale wracając do ploteczek, pozwoli pani mecenas, że do naszego nowego gościa się zwrócę w pierwszej kolejności. No to mamy do czynienia z taką plotką powtarzaną i na politycznych, i na dziennikarskich korytarzach, że mecenas Adam Bodnar miałby być kandydatem lewicy w wyborach prezydenckich. Czy pan takie plotki, panie redaktorze, traktuje poważnie? Chodzą takie plotki po mieście i powiem, z mojego punktu widzenia traktuję takie plotki bardzo poważnie, albowiem obserwując całą postawę pana Bodnara, on zachowuje się jak typowy polityk konkretnej opcji. Od Rzecznika Praw Obywatelskich wymagany jest pewien dystans. Jeżeli już angażuje się rzeczywiście w jakieś sprawy bardzo poważnie po jednej stronie, mam na myśli te wszystkie historie z LGBT oraz tą ostatnią aferę, która jest bardziej medialna, aniżeli moim zdaniem realnie dotyczy problemu, tak właśnie zachowują się politycy, którzy rozpoczynają swoją karierę polityczną i w stosunku do swojej osoby chcą zrobić tak zwany poklask. Dlatego z prawdopodobieństwem dużym, graniczącym z pewnością, śmiem powiedzieć, że nie zdziwię się wcale, kiedy Rzecznik Praw Obywatelskich Bodnar po końcu swojej kadencji, która mija w przyszłym roku, wstąpi w szeregi jakiejś lewicowej formacji i nie będzie to dla mnie żadnym zaskoczeniem. No ale z drugiej strony można powiedzieć, że jakkolwiek tutaj dyskutujemy na temat jakości merytorycznej jego oświadczenia, czy jego biura oświadczenia w kwestii zatrzymania zabójcy Krystyny, to w sensie politycznym no to jakiemuś środowisku w zasadzie szkodzi, ponieważ no nie spotyka się to raczej z poparciem większości opinii publicznej. Czy w tym kontekście wydaje się pani mecenas prawdopodobne, że istnieje taki plan, żeby Adam Bodnar został kandydatem lewicy na prezydenta?
Nie mam zielonego pojęcia i nie zamierzam komentować plotek, proszę z nami poplotkować. No kobieta, żeby mężczyźni plotkowali, a kobieta nie chciała uczestniczyć w plotkach z mężczyznami. Koniec. Właśnie tylko plotkują. Ja się zajmuję sprawami merytorycznymi, więc wrócę do rozmowy, jeżeli państwo, panowie również wrócą do merytorycznych. Ja tylko powiem jedno zdanie. Takie były przecieki ze środowiska Platformy Obywatelskiej, właściwie kierownictwa Platformy Obywatelskiej w kontekście tej sprawy. Zaznaczam jednak domniemanego zabójcy tej 10-letniej dziewczynki, gdzie jego reakcja Adama Bodnara, jego działalność właśnie w tej kwestii, no, wywołała konsternację taką graniczącą wręcz z mocnym zdenerwowaniem czołówki, ponieważ właśnie to jest kolejna rzecz. Jest tak apolityczny rzekomo, że się wkurza Platforma Obywatelska, że Adam Bodnar coś powiedział. Niekoniecznie bardzo gra na... dobrze, ja uważam, tylko dodam jedną rzecz. Uważam, że to jest świetnie, że kontrowersje wzbudza po wszystkich stronach, bo to znaczy, że pilnuje tego, czego ma pilnować, czyli relacji władza i zwykła jednostka. Nie jestem pewien, czy po wszystkich, ponieważ nikt nie twierdzi, że Rzecznik Praw Obywatelskich gra na Platformę, gra na inne środowiska polityczne, ja które raczej są bardziej na lewo od Platformy. Weźmy na przykład środowisko partii Wiosna, które w niektórych punktach jest dosyć skonfrontowane z Platformą Obywatelską. Retoryka, która powstała w wyniku rywalizacji pomiędzy Platformą a środowiskiem politycznym Roberta Biedronia, i eskalacja tej dyskusji doprowadziła w efekcie, w pewnym stopniu, była przyczyną przegranych wyborów przez Koalicję Europejską. I ten spór podskórnie trwa dalej, tym bardziej, że teraz jeszcze Grzegorz Schetyna, który obwieścił miastu i światu, że Platforma teraz będzie konserwatywna, w tym sensie, że nie będzie wchodziła w spór z Kościołem. Dwa dni temu to powiedział. To nie jest. Użył takiego sformułowania, że nie będzie wchodził w konflikt z Kościołem, ani też tak mocno w te buty, w których już szedł Robert Biedroń. I teraz właśnie w kontekście oceny tego, co powiedział, i postawy, jaką zajmuje Rzecznik Praw Obywatelskich, można wywnioskować, że Rzecznik Praw Obywatelskich gra na tą opcję polityczną, czyli jak lewicową, bo skrajnie lewicową, a nie na Platformę Obywatelską. W związku z tym to nie jest tak, jak pani mecenas do końca powiedziała, że on i w jedną stronę uderza i w drugą. Nie, to uderzenie ma pozory uderzenia w drugą stronę, ale tam generalnie chodzi o wsparcie ideologiczne partii Roberta Biedronia, bowiem ona jest najbliżej, widać, światopoglądowi Rzecznika Praw Obywatelskich. To ja, trochę abstrahując od publicystyki i wymyślając jeszcze dla pani mecenas pytanie, które byłoby może trochę bardziej merytoryczne, odniosę się do oświadczenia. Trzeba coś znaleźć tak merytorycznego dla pani mecenas, w przeciwieństwie do nas się patrzy. Przepraszam najmocniej, trochę choruję, wybaczcie, ale staram się jak mogę. W oświadczeniu Biura Rzecznika Praw Obywatelskich są pewne dziwne elementy. Na przykład jest oskarżenie o to, że ten podejrzany, a właściwie ten podejrzany, który już się przyznał do zabójstwa Krystyny, był pozbawiony wsparcia prawniczego, podczas gdy on odmówił współpracy z adwokatem. Czy takie błędy, wydawałoby się, wytworzone przez doświadczonych prawników oświadczeniu, nie świadczą o pewnym pośpiechu, w którym mogło to powstać, i czy nie są, no, jeżeli nie dowodem, to jednak pewną przesłanką, że to oświadczenie jednak ma pewne aspekty polityczne? Ja niestety nie mam wiedzy, czy on faktycznie został pozbawiony dostępu do prawnika. To, że nie chciał współpracować z policją, to jeszcze nie znaczy, że zrezygnował z pomocy prawnej. Natomiast to dotyka szerszego problemu, bardzo mało rozpoznawanego, szczególnie przez polskich funkcjonariuszy policji, to znaczy tego, że każdy zatrzymany w Polsce nie tylko może mieć telefon i wybrać, szczęśliwie, jeżeli ma numer do jakiegoś adwokata, i jeszcze mieć pieniądze, żeby do niego zapłacić za tego adwokata, ale każdy zatrzymany powinien mieć zapewnioną pomoc prawną. To niestety na komisariatach
zdarza się bardzo rzadko. W tym zresztą też na to zwracał uwagę rzecznik. Nie wiem, jak było w tym przypadku, więc nie mogę się po prostu odnieść, czy to był pośpiech, czy to nie jest prawda, czy to zostało zdementowane, więc to... tylko sygnalizuję po prostu, że być może no, to było ogólny problem uwagi jest, na... ale mam wrażenie, że pewne elementy tego oświadczenia nie są do końca profesjonalne. Tej ohydnej zbrodni na prezydencie Adamowiczu, prawda? I też rzecznikowi się wtedy wymsknęło, że ten człowiek oglądał określone programy telewizyjne w więzieniu i w związku z powyższym no, zasugerował no, na tyle, że wszyscy na to zwrócili uwagę, że to mógłby być jedna z przyczyn tego, tego czynu. No, potem rzecznik się z tego wycofywał no, w specyficzny sposób, wręcz no, nawet wrażenie nieco przeprosił. W jego stylu Adama Bodnara te przeprosiny były, ale to było dla mnie uderzające. To jest właśnie o to, co też często zarzucamy rzecznikowi, czyli ta kompulsywność. To rzucanie się na tę falę PR-owo-medialną. No to tego moim zdaniem od rzecznika należałoby wymagać właśnie powściągliwości, spokoju. Sprawdzenia, no jest doktorem prawa, o ile się doktorem habilitowanym. A w związku z powyższym. Profesorem prawa. W związku z powyższym tym bardziej wymagałbym od takiej osoby tej powściągliwości i opieraniu się stricte na faktach, bo to chyba jest najważniejsze ustalenie stanu faktycznego i wtedy oczywiście użycie odpowiednich narzędzi prawnych. A przy panu redaktorze uprę się jeszcze, bo jeszcze w przypadku publicysty mogę sobie na to pozwolić, to gdzie jest to środowisko, którego kandydatem mógłby być Adam Bodnar? Bo wiosna, szczerze mówiąc, ta, która była coś tam, powiedzmy, znaczyła, to pojechała sobie do Brukseli, nic jej nie zostało. To tak, gdzie jest to ale to środowisko, wiosna jest przeze mnie używane hasłowo. To środowisko sięga dalej, szerzej. Weźmy na przykład władze miasta stołecznego Warszawy, które występują pod kompletnie innymi barwami politycznymi, mianowicie Platformy Obywatelskiej, a w kampanii wyborczej używali retoryki klasycznej dla wiosny. Mam na myśli wiceprezydenta Rabieja i wspierającego go sercem i duszą Trzaskowskiego, który się wręcz prześcigał, co widać było na paradzie, tak zwanej paradzie równości. W związku z tym te lewicowy odłam Platformy Obywatelskiej, podejrzewam, nie miałby nic przeciwko temu, gdyby te szeregi zostały zasilone przez człowieka tak politycznie sformatowanego, jakim jest rzecznik praw obywatelskich Anna Bodnar. Czyli biały koń jest, Rydwan już jest, wystawiamy sztandar i skupiamy te zagubione środowiska. Rydwan zawsze można wypożyczyć od Gdańska, nie, od magistratu z Gdańska za 150 000. Adam Bodnar nie miałby najmniejszych szans, moim zdaniem, w wyborach prezydenckich. Pamiętajmy, że to jest taka osoba, która... Ja go sobie nie wyobrażam na spotkaniu wyborczym w Mławie albo w Miechowie, z całym szacunkiem oczywiście do tych miejscowości. On sobie świetnie radzi na regionalnych sprawach. Ale to nawet nie o to chodzi. To jest człowiek z innej bajki. To jest człowiek elit, to jest wręcz produkt elit, moim zdaniem. Zresztą prowadzony był od początku, bo przecież Helsińska Fundacja Praw Człowieka też mocnych politycznych. Że w wyborach prezydenckich idzie się bardziej ale szeroko. Ale oczywiście szeroko. On musi interesować i elitę, i właśnie tak. Szarego człowieka. Wydaje mi się, że Bodnar nie miałby tutaj najmniejszych szans. To musi być polityk jednak bardziej, bym powiedział, ludyczny. O, może tak. Może w ten sposób. Bo jednak wybory prezydenckie są... Bardziej folkowe. No, może być bardziej folkowy. No. Ja rozumiem, bo pan... Słucha hip-hopu dużo podobno. Tak. O, to też nikogo nie urażając, nie miałby poklasku. Ale na pewno część, na pewno. Aczkolwiek ja nie przeciwko hip-hopowi. Ja jestem przekonany, że liberalno-lewicowe elity z dużym udziałem tego elektoratu Platformy Obywatelskiej głosowałyby na pewno na Adama Bodnara. Myślę, że tak. Nie musi być od razu prezydentem, wchodząc w politykę, albo kandydować na prezydenta. Jasna sprawa. To jest oczywiście pewna różnica. Myślę, że łatwiej się odnaleźć w polityce parlamentarnej niż prezydenckiej. Na prezydencką to zupełnie inne narzędzia powinny być stosowane, a my po tej trzeciej części plotek. Dziękujemy i zapraszamy na kolejny program. Moimi gośćmi była dzisiaj mecenas Beata Siemieniako. Dziękuję bardzo. Redaktor Wojciech Biedroń i redaktor Andrzej Potocki. Dziękuję bardzo.